Krakowski Państwowy Teatr Ludowy zaprasza na nowy spektakl, na nową premierę. Jest to Milczenie Romana Brandstettera w reżyserii Wacława Jankowskiego. Spektakl ten jest dyplomem pana Jankowskiego, który jest studentem Krystyny Skuszanki, współzałożycielki Teatru Ludowego w Krakowie. W spektaklu zobaczymy Andrzeja Gazdeczkę w roli Ksawerego, w roli żony Maja Wiśniowska, córki Barbara Szałapak, Piotr Niedzicki, Janusz Sykutera, prokurator Ryszard Gajewski, funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Jerzy Hojda. Zapraszam Państwa na fragmenty spektaklu. Dobry wieczór. Jestem piekielnie zmęczony. Te ciągłe posiedzenia, konferencje. Umrzeć można z nudów. Jak się masz, Irenko? Wy do mnie? Piotr? Ksawery. Mój Boże! Mój Boże! Cieszę się, że się znowu widzimy. Kopelat! Kopelat! Dlaczego nie dałeś o sobie znaku życia? O cóż za niespodzianka! Przedstawiłeś się mojej żonie? No, właściwie nie. Mój serdeczny przyjaciel z lat dzieciństwa i młodości. Piotr. Piotr Niedzicki. Miło mi pana poznać. Mój ojciec był lekarzem Niedzickich i przyjaźnił się z ojcem Piotra. Mieli majątek, Poleszowo. Dziedziczna przyjaźń. A właśnie, a właśnie. Siadaj, Piotrze. Siadaj. Irenka, da nam coś do picia? Może czarną kawę, dobrze, Irenko? Dobrze. Zaraz podam. Siadaj. No! I znowu się widzimy. A mieliśmy obaj wielką szansę nie zobaczenia się więcej w tym życiu, co? No, szansa była niewątpliwie duża. Gdzieśmy się to ostatnio widzieli? W Lublinie, pamiętasz? Podczas okupacji. Pamiętam. Co się z tobą potem działo? Byłem ranny, potem wylizałem się z ran. Niewiele rzeczywiście brakowało, a gryzłbym ziemię. Potem powstanie, oflak. Tak. Kiedy wróciłeś do kraju? W 45. Żona się uratowała? Tak.